Przewodniczący Komisji Śledczej poseł Szczerba, członek Platformy Obywatelskiej, kandydat do Europarlamentu, kolejny raz nie tylko nie panuje nad sytuacją podczas obrad, ale nie panuje nawet nad swoimi decyzjami. Zachęcamy do polubienia, subskrypcji, podzielenia się swoją opinią w komentarzu i podania dalej. Dla ciebie to pikuś, a dla nas ogromna pomoc. Pan zresztą twierdził, że pan Paweł Jabłoński ma coś wspólnego z olefinami. To skoro pan ma przygotowane pytania... Świetnie, że pan minister Jabłoński jest... Na pewno jest w stanie panu na te pytania odpowiedzieć. Panie Jabłoński, prosiłbym... Nie ma pan głosu. Przerwę. Nie ma pan głosu, proszę stąd wyjść. Ale to pan powołał go na świadka. Ale czego się pan boi, panie? Przerwę do 13. Szanowni państwo, pani posłanka Maria Małgorzata Janyska. Zgłaszam wniosek o przerwę, panie przewodniczący, ponieważ porządek obrad został przyjęty i w porządku obrad nie było samowolnego świadka pana Jabłońskiego. Ale czemu się boicie pana ministra Jabłońskiego? Czego boicie się pana ministra Jabłońskiego? To jest specjalna, typowa obstrukcja. To jest typowa obstrukcja w związku... Chce pan być wykluczony? Ale jak obstrukcja? My chcemy pracować. No my chcemy właśnie przesłuchiwać. Szkoda, że Zobajtki nie chcecie zrozumieć. Szanowni państwo, chciałbym poinformować, że zwołuję przerwę, ogłaszam przerwę do godziny 13. Jednocześnie, panie pośle Jabłoński, kieruję wniosek do pana marszałka Sejmu z informacją o tym, co tutaj się stało. Co się stało? Chciałbym również poinformować, że kieruję wniosek do Komisji Etyki Poselskiej w sprawie pana zachowania. Skandalicznego zachowania. Nie został pan wezwany na posiedzenie tej komisji. Nie jest pan przewidziany w tym porządku obrad. Oczekiwaliśmy pana Obajtka, a nie pana Jabłońskiego. Proszę wyłączyć ten mikrofon natychmiast. Proszę wyłączyć ten mikrofon natychmiast. W przeciwnym razie zostanie wezwana tutaj Straż Marszałkowska, pana usunie z tej sali. Ogłaszam przerwę do godziny 13. Dość tego warcholstwa. Może pan się boi mnie przesłuchać, panie pośle. Może pan uciekać. 3 miesiące temu pan strażył, że jestem na pana krótkiej liście. Od 3 miesięcy czekam na to przesłuchanie. Chce pan kończyć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego? Proszę się nie bać. Ale czego pan się boi? Czego ty się boisz? Bo ci nie wychodzi ta komisja. Ja stawiłem się, pomimo że nie było wezwania, korzystając z tego, że... Jakie jest wasze zdanie, czy istnieje na polskiej scenie politycznej polityk, który równie często i równie dotkliwie kompromituje się? Czy pomimo to otrzyma on od wyborców szeroko uśmiechniętej części Polski mandat europosła?